Marionu! Łukaszu! Powołuję ciebie! A, już jesteście. O. Nie no, cieszę się. Dzień czwarty. Dzisiejsza myśl, dzisiejszy tekst. W tej Ewangelii, którą akurat w dzisiejszym dniu czytamy, słyszymy. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Wtedy Lewi otworzył, rozpoczął ogromne przyjęcie. Jak zrobić przyjęcie dla Jezusa? Jak się nie usłyszało, pójdź za mną? Jak się nim cieszyć? Jak uwierzyć w Jezusa? W ogóle, jak się nim zainteresować, kiedy nigdy nie usłyszałem jakiegokolwiek głosu, który by mówił, uwierz we mnie, jestem twoim Bogiem. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy mój bardzo dobry kolega z podstawówki, z którym razem jeździłem rowerami po całym naszym tutaj osiedlu, chciałem, żeby przeżył również to, co ja. Chciałem, żeby również doświadczył jakiegoś takiego pytania, które zainspirowało mnie, żeby szukać Boga. Otóż na ulicy, to już mówiłem wielokrotnie w świadectwach, jakiś człowiek podszedł do mnie, kiedy miałem 15-16 lat i zapytał mi się: cześć, czy kochasz Jezusa? Oczywiście odpowiedziałem stertę różnych odpowiedzi, w których mówiłem, że chodzę do kościoła, daję na tacę, mam kolegę księdza oraz byłem w zeszłym roku u spowiedzi. Bardzo zaintrygowało mnie to pytanie, ponieważ jedyna odpowiedź, jaka przychodziła mi do głowy, to była taka, że nie za bardzo kocham Jezusa, ponieważ no, jak mogę kochać kogoś, o kim nic nie wiem, kogo nie znam. I moja własna odpowiedź mnie zasmuciła. Przeżyłem wtedy jakieś nawrócenie, przeżyłem to, że na to pytanie muszę znaleźć odpowiedź nie w książkach, ale w moim życiu. I podzieliłem się z tym, że moim kolegą Pawłem tą całą sytuacją. Opowiedziałem mu dokładnie, jak to wyglądało ze mną, licząc, że tak samo jak ja, zaskoczy, że Paweł również powie: wow, no to ja też nie za bardzo kochałem Jezusa, dobrze, w ogóle się nim nie zajmowałem. To chodziłem, bo wszyscy chodzili do kościoła, biegałem, bo biegali, nie? Ale tak naprawdę nie. I teraz, tak jak ty, Jarek, mogę po prostu w niego uwierzyć. Po opowiedzeniu wszystkiego mojemu koledze okazało się, że stwierdził: nie mam czasu. Idziesz do kina jutro? No Paweł, ale pogadajmy o tym, bo to jest, słuchaj, fundamentalne. Dla mnie to pytanie było kluczowe w życiu. Ja wtedy odpowiedział: tak, dla ciebie. Ale ja nic nie usłyszałem. Mnie nikt nie spotkał. Ale ja cię spotykam. Ja cię znam, ty jesteś moim kumplem. Idziesz do kina czy nie? Nie usłyszał. Ja usłyszałem. A co ty usłyszałeś? W ogóle, co słyszymy? Czy musimy mieć jakiś szczególnie głośny megafon? Marionu! Łukaszu! Powołuję ciebie! Czy potrzebujemy jakichś specjalnych trąb? Czy to się musi dokonać w taki sposób, w jaki teraz założę się, że sobie wyobrażacie, że to było po prostu totalnie jakieś takie wielkie wydarzenie? A może Pan Jezus, słuchajcie, w całym swoim bogactwie powołuje nie tylko w ten sposób, że podchodzi mówiąc: Lewi, pójdź za mną, zostaw kasę. Idziesz teraz. On wstał, poszedł. A może w całym swoim bogactwie Jezus powołuje szeptem, dotykiem, delikatnym słowem, wydarzeniem, chmurką, przeżyciem. Może trzeba otworzyć swoje oczy, otworzyć swoje uszy na może bardzo delikatne wołanie mojego imienia, ale na pewno takie wołanie, które również każe mi w tym momencie coś zrobić, wstać i pójść za Nim.